Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Będzie gulasz, będzie zupa, nie ma co marnować trupa. Dzik i Gon. Jestem piękny o tej porze roku. Przed okrutnymi łowcami czarownic ratujemy nieporadną grupę czarodziejów, którzy nie potrafią nic zrobić sami z siebie. I jakże oczywiście to Geralt, Geralt w majtach musi im pomóc. O czym ty piepiesz? Pałuj wąsa, babo. A mógłby sobie siedzieć na kanapie i czytać książeczkę, ale nie! Idziemy pomóc Rudzielcowi. Wyperfumowałem się jak k***a na upał, założyłem dublet w pionowe pasy, bo wiesz, wyszczuflają. I czym prędzej, zaczynajmy! Piękny, piękny ptak! W poprzednim odcinku pomagaliśmy tutaj ogarnąć tą drogę w kanałach i Triss mówi do nas przez ściany i jak widzę, to chyba nadal się nie zmieni. Nie rozumiem, dlaczego. Znajdź drogę przez kanały. Okej, czy ja mam teraz do niej wrócić? Ja mam gdzieś pójść? Rur. Czy ja powinnam dalej tutaj ogarnąć te kanały aż do samego wyjścia? Nieźle. Gierpant, no bije. Ależ te szczury tutaj, o Jezus. A Triss nie mówiła na końcu w poprzednim odcinku, że o, szczury, moja specjalność. Mogła sobie tu przyjść i ugrillować. Czy one mają wszystkie po 3 floreny? O, a tu trup. Więcej trupów. Więcej florenów. Kwiatki. Łownia młota. No proszę. Ktoś tutaj coś do mnie, ten Teges, mówi? Halo? A jak ja mam tam przejść? Zainteresowało mnie to. Czy ja mogę tutaj jakkolwiek przejść? Teraz albo nigdy. Kura z białego niedźwiedzia. Tematy jakieś. Oj, wzięłam jakiegoś kamora. Kamora to ja na pewno nie chciałam. Cóż za piękne znaleziska. Mamy ognisko. Gdyby to była jedyneczka, to byśmy mogli tutaj usiąść i się przykimać, ale ja się po prostu podpaliłam. O Boże. Halo? Tutaj gdzieś słyszałam. Jakieś? Rany tylko w okolicach szyi i karku. O co to chodzi? Esencja wody, spirytus, kamień. Wydarta stronnica. Odwar szczarta. No spoko, git. Tylko... O co tu chodzi? Ślady po szponach, długich i ostrych. Co jest? A ja nie powinnam wtedy już wrócić do Triss? Butelka, pochodnia, nie. Butelka, pochodnia, nie. Ale pasta alchemiczna, to taka do butów, tylko rzecz magiczna? O co chodzi? To żywy chłop czy nieżywy chłop? Taki nie bardzo. Latarnia wciąż się pali. Zginęli niedawno. Od ugryzień w szyję. Co my tu mamy? Wampiurka? Halo? Srebro. Srebro w proszku. Czy to taka przyprawa? Dla na przykład... To katakan! To katakan! Wampir, uważaj na jad! Tu jej nie ma, Gerwant! Ona jest tylko w twojej głowie! To jest...
straszny przypał. Cholipka. Co to za katakan? Gdzie on jest? Ja wiecie, że ja sobie powinnam dać rdę? Au. A to menda przebrzydła. Właśnie, Gerwan. Weźmy się, odturlajmy. Rzuciłeś to Irden? To takie mocne Irden, Geralt. I chcę teraz go palić Ignite'em. Niech to Irden go klepie, ile wlezie. Ależ to go bije! Stańmy se tutaj bliżej, żeby nie miał podejścia. Mhm, całe szczęście. Szczęście? Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania, no chodźmy. Okej, okay, mamy potwierdzenie. Triss jest wyimaginowana przez Geralta, ona nigdy nie istniała. No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Dwimeryt. Ej, a tak serio, jakby to było prawdziwy ten, jakby ten taki, wiecie, scenariusz wiedźminowy. No nie, i tak w beczce by sobie leżał dwimeryt, to przecież Triss by chyba nie mogła za bardzo sobie czarować, albo by ją łeb naparzał, czy coś. Nie wiem. W ogóle ja bym się kimnęła, żeby mi się HP odnowiło. Oj kurczę, jedną godzinkę chcę. Niech na nas za długo nasza wyimaginowana koleżanka nie czeka. A propos, właśnie, weźcie mi powiedzcie. Nowy serial, w sensie sezon serialu Wiedźmina na Netflixie, oglądać czy nie? Bo na razie mnie w ogóle nie ciągnęło. Jakby poprzednie części mnie tak niechęciły, że... Nie wiem. Jakoś tak, nie wiem, czy mi się opłaca wchodzić i patrzeć. Dajcie znać. Jest lepiej czy gorzej? Udało nam się. Chodź, musimy przygotować statki, zanim łowcy zwietrzą, co się dzieje. Triss, nie chcę nic mówić, ale tobie się nie udało. Tobie się nie udało, kobieto. No, nie wiem, czy... Ona pojawi mi się w cutscenkach, czy kiedyś się tutaj teleportuje? Bo reset gry ewidentnie nie podziałał. Jakby minęło kilka dni, a ona dalej nie ruszyła dupska. Czy jak się wrócę teraz do kanałów, to ona gdzieś tam będzie stała? Jakby... Wreszcie. Ile się można plątać po kanałach? Miałeś czas się rozejrzeć jak statek? A daj spokój. Podła krypa. Drewno zbutwiałe. Żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? Może. O ile nie będzie sztormów. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Powiedz ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypcach. Albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. No czym ty pieprzysz? Nie korci mnie ta odpowiedź. Nie no, muszę ją dać. O czym ty pieprzysz? Jak to? Nie mów, że nie będziesz błagać Triss, żeby nie odpływała. A no cholerkę ona mi tu. Co ci to obchodzi? Lubię romantyczne historie, zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! Łowcy idą! Na statek! Żywce mi! To jakieś obdarciuchy! No nie gadaj, Triss, że ty sobie z takimi naprawdę nie radzisz. Nawet Dijkstra sobie da radę. Zobaczmy. Może nie? No w sumie jest brzydki, nie? I ma długi nos. Mógłby być czarownicą. Mógłby. Jakby nikt mu nie broni. Dijkstra może być kim chce. No ty, mogę cię trafić, łaskawie? Czy coś? O, uroki rzuca, oj. A to mój był chłopek, dlatego go nie mogłam podpalić. Dijkstra, nie wiem jak ci... Nie ma czasu na grzeczności, właśnie na statek. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. Całuj wąsa, babo. O nie, zostań ze mną. Zróbmy to dla Dijkstry. Żegnaj, Triss. Nie dodajmy. Nie... Zakumplujmy się z Dijkstrą, on jest taki śmieszny. Zostań ze mną. Dobrze, tam już Dijkstra odnotował prusik. Nie wracajmy do tego, a już zwłaszcza nie tu i nie teraz. Okej. Pani Marigold, musimy odbijać. Proszę. Mieliśmy swoją szansę, ale jej nie wykorzystaliśmy. Kochać? Spróbujmy jeszcze raz, idź, będzie mi ciebie brakować.
O Jezu, dobra, zróbmy cringe Geralta. Ja kocham cię. Po przyjacielsku. Luzujemy cumy. Jak siostrę. O nie. No powiedz, że też mnie lubisz jak brata, no. Och nie, ale przynajmniej Dijkstra nas spropsuje. O. Czy on ma grabie na plecach? Dijkstra? Dobrze, i teraz moje pytanie, czy Yennefer będzie wiedziała, że powiedzieliśmy tak brzydko Triss? Czy Dijkstra doniesie, on był jedynym świadkiem? Spróbowałeś. Też kiedyś dostałem kosza od czarodziejki. Opowiedzieć ci? Opowiedz. Opowiedz, co mi szkodzi. Jak wiesz, smaliłem kiedyś cholewki do Filipy Eilhart. Jak jeszcze oboje służyliśmy Redanii? Wyperfumowałem się jak kurwa na upał. Założyłem dublet w pionowe pasy, bo wiesz, wyszczuflają. No i mówię jej... Ale Filipa jest teraz ślepa, to byłoby mu łatwiej. Ona złączy te sprawy. I wiesz, co ona na to? Że pionowe pasy jednak nie dość wyszczuplają? Nie. Że... Geralt, odwróć się. Nie jestem w nastroju na żarty. Nie, poważnie. Odwróć się. Och, żeż cholerka! To tak nie miało być! Triss? Myślałem, że... Ja też. Ale zmieniłam zdanie. A możemy ją wysłać z powrotem na statek? Dobrze, że kobieta zmienną jest. Dijkstra, nie obraź się, ale... Znikam. Już mnie nie ma. Chodźmy stąd. Gdzieś, skąd będzie widać statek. Możemy jej powiedzieć, ale Triss, ja żartowałem. O, szalipka jedna. Geralt, powiedz jej, że żartowałeś. Może się jeszcze steleportuje na ten statek z powrotem. Już ich chyba nie dorwą, co? Nie, możesz przestać się przejmować, naprawdę. Masz rację. Po prostu trudno mi uwierzyć, że już po wszystkim. Marzyłam o tej chwili od miesięcy. Ale żem to zdupiła. Możesz mi obiecać, że przestaniesz teraz nadstawiać karku za innych? Nie. Nie? Triss, w Nowigradzie nie ma już ani jednego czarodzieja. Ale jesteś ty. Ja się potrafię obronić. Przed Kikimorą, Gryfem, Bruksą. Ale nie przed Gonem. Ty i Ciri będziecie potrzebowali mojej pomocy. I będę przy was. Okej. Okay. No dobra, ale... Ja nie sądziłam, że kobieta jest zmienną aż tak, że wyskoczy ze statku, żeby tylko tutaj zostać, jak jej powiemy, że ją kochamy jak siostrę, czy coś. Ojoj. Tak to sobie wyobrażałaś? Nie. Wyobrażałam sobie, że będę na statku razem z resztą. A ty co najwyżej machasz mi z brzegu chusteczką. Mam nadzieję, że nie żałujesz, że sprawy potoczyły się inaczej. Cóż, Kovir jest ponoć piękny o tej porze roku. No. Ale jednak wolę ciebie. Olipka. Nie dziwne, też jestem piękny o tej porze roku. Bardzo. Może jeszcze kiedyś tam popłyniemy, jak już będzie po wszystkim. Geralt jest moim spirit animal, jeśli chodzi o cringe. Bo ja wiem, Kovir to koniec świata, w Kovirze nadal mógłbym być Wiedźminem. Geralt, nic cię nie ogranicza. Chociażby ubijanie gołębi, zawsze będziesz potrzebny. O ty mi się kłócą. Co wy robicie? Nic się nie ogranicza, Geralt. To oznaczało bale, bankiety, biesiady i inne... Żarcie, Geralt. Ale też baldachimy, balsamy, bajaderki. Odkułbyś sobie lata spania po krzakach i kąpania się w górskich strumieniach. Geralt nie śpi w krzakach. Ale nie musiałbym rezygnować z wiedźmiństwa. Nie,
Brałbyś może czasem zlecenia na jakieś potwory, żeby... W końcu to jest jego pasja. Tylko niezbyt groźne, żebym się nie musiała za bardzo martwić. O nie, ona już nas chce ograniczać. Geralt! Geralt, skacz do wody! Z kolacją przy świecach? Przy świecach, ale w łóżku. Chociaż tak naprawdę możemy się obejść bez świec i bez łóżka. A jednak te krzaki nie są takie złe. Przed chwilą hejtowałaś. O nie, dupa! Wy wiecie, że mi naprawdę... Ja kliknęłam ręczne sprawdzanie, że mi sprawdzili mój zdemonetyzowany film, tam gdzie był Geralt z Yennefer i robili cim-cirim-cim-rym-pam-pam na jednorożcu, gdzie nic nie było widać, bo wszędzie było zacenzurowane Wesemirem. I słuchajcie, i po miesiącu, jak już mi ręcznie sprawdzili ten film, to podtrzymali, że się nie nadaje. No o co chodzi? Ludzie, to gra jest. To nieprawdziwe są postacie. Oni nie żyją w prawdziwym świecie. I to nie było prawdziwe rim cim cim. I poza tym nic nie było widać. Ja przepraszam bardzo, ale... Niech ten YouTube się ogarnie. Halo, dlaczego mi grę cenzurują? Patrz, wysyłają nam coś. Jakiś sygnał. To jest taka podobna scena jak w Wiedźminie pierwszym z... Rim-cim-cim w młynie. L. A. K. B. R. Chlagbr? Jest bez sensu. To kot. Czego się spodziewałeś? Widzicie? W każdym uniwersum pojawią się jacyś ludzie, którzy wierzą w bardzo dziwne teorie spiskowe i do wszystkiego sobie dopisują. Miga ogień? To muszą być duchy! Kosmici istnieją wśród nas, a to był tajny kod. Jak go rozszyfrujemy, dotrzemy do Wyspy Skarbów. A potem raz na ruski dziękuję, Geralt. Rok się trafi, że to jest to fakt i za to, co potem będą wierzyć. Mówię to bez kontekstu. To co teraz? Bo boję się, że na żyli długo i szczęśliwie jest jeszcze za wcześnie. To dostała dupem Geralta i już sobie idzie, tak? Zostawi nas w pizdu. Oj, Geralt. Przyjdzie na to czas? Jadę szukać Ciri? Na długo i szczęśliwie przyjdzie jeszcze czas. Tak. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Żyjemy w okrutnym świecie, Geralt. Trudno w nim robić plany. Jeszcze trudniej w nie wierzyć, nawet jeśli się bardzo chce. Przed chwilą byłaś w zupełnie innym nastroju. Pstryk. Iskierka zgasła. Nie przejmuj się mną, Geralt. I błagam, uważaj na siebie. Ona jest jakaś niestabilna emocjonalnie. Dobra, brum, brum. Ja też szukać Ciri. Jestem już blisko. Albo jej, albo kogoś, kto wie, co się z nią stało. Gdzie się spotkamy? Przychodzi mi do głowy tylko jedno miejsce, gdzie wiedźmini i czarodziejki są mile widziani. Kaer Morhen. Dawno mnie tam nie było. Na obiadek do papy Wesemira. Na wdeczkę. Bardzo. Ja też. Eluvina. Geralt, mamy przesrane, wiesz? Bo my jej tak chlapnęliśmy, że ją niby lubimy i w ogóle, ale... Wola jakby... kolejska, ostry pot i końska maść na ból stawów. Dziwna kombinacja. Bikstra. Ach, te wiedźmińskie zmysły. Podsłuchiwa? Nic się wami nie ukryje. No za perwy! Przed tobą też, jak widzę. Odczepisz się kiedyś ode mnie? Kiedyś. Jak już nie będziesz mi potrzebny. Ach, Dijkstra, co ty znowu knujesz? Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? 2000? 3? A co? Robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rindę? Banard, Artkarej, Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss.
Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Ale to Leto się zajmuje takimi rzeczami. My mamy inne profesje. My... łowimy czarodziejki. Na dupę w majtach. Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze Królestwo Północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No i właśnie głupio mniemasz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało. Po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowid srogi. Bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt? Jezu, Dijkstra, może ty się zajmij Polszą. On to by zrobił porządek. Patrzcie, jaki ogarnięty. Nie zabijam królów. Wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Dijkstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni. No jak cholera. Główna prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek, dla wszystkich nieludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Powiedzmy, że te stosy zbytnio podgrzewają atmosferę. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Neckera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A ile pieniążka mi dasz? A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. Spotkaj się z Yennefer. Myślę, że to nie jest najlepszy moment. Myślę, że jest to moment na złowienie jakiejś innej czarodziejki na naszą dupę. Babik na czarodziejki. Co możemy teraz zrobić? Śladami Ciri. Echa przyszłości. Dowiedz się, czy Ciri przebywa na Skellige. Wróg publiczny. Radowidowi trzeba tutaj donieść. Rozejrzyj się po okolicy. No nie wiem. My mamy tutaj coś na niższy level? Nie, mamy tak naprawdę tą faktycznie Filipę. No dobra, no to skoro rozmawialiśmy przed sekundką, jak tutaj być może zabijemy naszego króla Radowida, to może teraz pójdziemy sobie do niego i sobie też z nim porozmawiamy, jak gdyby nigdy nic. Przecież nic do ukrycia nie mamy, oprócz chęci mordu. Ja tam czas butów nie miałam. Gerwant? Where twoje buty? Weź ty załóż jakieś kapcie. Czy on jest dio? Czy przy rym cim cim cim? Czy farafon? Jeżeli papon? Nie, no nie wiem. Czy ja cały czas biegałam bez tych butów? Jezus Maria, biedne stópki Geralta.
Ależ on się musiał poobcierać. Gdzie to się włazi? A nie, to na statek się szło do tego pajaca. Dobra, dobra. Czekaj. Honor i ojczyzna. Kim to się tu gada? Okręty o królewskiej mości Radowida V króla Redanii. Czego tu szukasz? On ma jeden ząb z przodu. O mój Boże. Chce się widzieć z królem. Chce się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Einhardt. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. To nie widać po moim outfitie, że idę na... Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Einhardt? Audiencję? Nie. Zamiast niej mam kryształ. Nie sądzę, że nie żyje. Wiem, że próbowała odzyskać wzrok. Jezu, co ja mam tu powiedzieć? Nie. Możemy powiedzieć sobie, że... Ale to taka czysta spekulacja. Ale co ty właściwie powiesz? Nie wiem. Rzeczywiście ukrywała się tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale niestety, a może stety, przyjechałem za późno. W kryjówce wybuchł pożar. Prawdopodobnie spłonęła. Koniec godny czarownicy. Uwierzył! Masz jakieś dowody? Mam ten kryształ. Myślałam, że będzie jakiś osmolony czy Gdybym coś. Gdybym chciał błyskotek, zwróciłbym się do jubilera. Miałeś przyprowadzić Einhardt. Co miałem ci ją zamieść na... Kryształ z megaskopu. Czarodzieje, których więzisz, Spelkę... powinni coś z niego odczytać. Może wreszcie się na coś przydadzą. Co prawda nie zupełnie tego oczekiwałem, ale niech będzie. Zasłużyłeś na zapłatę. W sumie to mnie tylko interesuje. Muszę wracać do swoich spraw. O, 135 pieniążka. I mnie wynieśli od razu ze statku. Nie chcę teraz do Yinvir. Chcę... czarna perła? Ochotnik? Weźmy to, ogarnijmy. Hej, hej. I co, to jest blisko, no nie? No. Nie wiem, możecie mi dać znać, co z tym, kurczę, Wiedźminem na Netflixie. Czy ja mam to oglądać, czy ja mam tego nie oglądać i, nie wiem, podobało wam się? Bo, nie wiem, chyba ten sezon... Widziałam jakieś memy. Że chyba trochę lepiej niż w poprzednim, tym drugim. Czemu ja się od tego punktu oddalam? Mogę się jakoś tepnąć, żeby bliżej go było? Oni by chcieli, żebym ja naokoło sobie poszła. Najlepiej to by było tutaj chyba się przepłynąć. Idziemy w pław. Pana to. Po co komu łódka? Jak mamy umięśnione poślady. Szybkie pływanie, szybko, Gerwan. Dobra. Tak jest. Naprawdę płynę szybciej, czy nie bardzo? Och, tam pływają chyba utopce. Płynę szybko? Nie wiem. O, gonią mnie! O, teraz płynęłam faktycznie szybciej. To git. Szybko, Gerwant! Na drugą stronę. A co my właściwie robimy? Co to jest za quest? Nie pamiętam. Zapiszmy sobie. Nie wiem, kiedy mi się zapisała gra ostatnio. Co to jest? Na przysięgę. Król Radowid wzywa cię. Quest z trolem? Wyrósł mu na potęgę. Możesz wszystkim chwalić się. Syn ci wyrósł na potęgę. Możesz wszystkim chwalić się. Kurczę, piosenki ze śpiewu. Tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla
Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Podziwiam. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Gulasz się zrobił. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Bardzo praktyczny. Bardzo praktyczny pan troll. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Odgładają, kurde, jak pudzle te łodzie zaraz, no i odpłyną. Mam farbę? Tak się składa, że mam przy sobie farbę. Faktycznie! Kupowałam! Pędzla nie ma. O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję. Niech umie. To chyba zależy co. Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego, jak na herbie. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny. Piękny ptak. Jak żywy całkiem. Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba. Dobry ludź. Nie taki jak inne. Dziękuję. Jak to na wojence ładnie. Kiedy komuś... Jestem zachwycona. Cóż za piękne zadanie. Ach. Dosz. Zadowolona jestem. Co to jest? Muszę to powywalać tutaj coś. A co? To nawet lepsze niż ja mam? Ojej. Ujoj. Pogromca wiedźm. Broń stalowa.
coś by się przydało stąd wywalić. Ale nie wiem co. Czy ja mam jakieś... Ojej, ależ... To prawie kilogram waży. To drogie jest, to tego nie wywalę. Co? Nie wiem. Jakieś gacie, jakieś takie... O, to wywalę sobie, świetnie. Dobra. Piękny quest, ależ mi się to podobało. Czy ja to mam teraz zaktualizowane, czy to już się zakończyło? Miecz rodowy? Nie. Kabaret? Spisek? Czarna perła. No dobra, chyba już zakończyliśmy to zadanie. Czyli to zadanie było o tym, że mamy pomóc trollowi? Nie ma co marnować trupa. Ej, dalej nie pamiętam. Świetnie ci idzie, kolego. A zakończone zadanko. No to cudownie. A zobaczmy, co on tutaj ma. O, mogę cię okraść? Ja ci pomogłam, to teraz sobie wezmę różne rzeczy. Co? Starą owczą skórę to tak średnio, ale... Dobra, przejrzę sobie ten ekwipunek przed następnym odcinkiem, a wy zostawcie lajka, subika i miły komentarz i widzimy się już niebawem. Pa!